Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc odwiedził 2 maja parafię świętego Michała Archanioła znajdującą się we Lwowie na Sychowie. 5 lat temu, w 2018 roku, on poświęcił ten kościół, a tym razem w ramach swojej wizyty poświęcił marmurową tablicę pamiątkową tego wydarzenia. Parafianie Sychowa bardzo ciepło powitali metropolitę, dziękując mu za wsparcie, jakiego doznawali w ciągu budowy świątyni. Arcybiskup Skworc przewodniczył mszy świętej z okazji 5. rocznicy konsekracji świątyni, która wkrótce będzie obchodzona przez parafian Sychowa. Związek parafii rzymskokatolickiej na Sychowie z archidiecezją katowicką jest bardzo głęboki, ponieważ proboszczem parafii Michała Archanioła jest ksiądz Jacek Kocur, który przybył na Ukrainę właśnie z diecezji katowickiej ponad 20 lat temu i poświęcił swoje życie służbie lokalnej społeczności parafialnej i budowie kościoła. Przez cały czas czuł się wspierany i otrzymywał pomoc nie tylko ze Lwowa, ale także z rodzimej archidiecezji katowickiej. Moi drodzy, kościół ten z kamienia, z cegły, z betonu nie jest celem sam w sobie. Kościół służy budowaniu innego kościoła. Kościoła żywego, kościoła ludzkich serc, kościoła wiary, nadziei i miłości. W 32. rocznicy Święta Konstytucji 3 maja oraz z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przedstawiciele Konsulatu Generalnego we Lwowie i organizacji polonijnych w obwodzie lwowskim, a także pielgrzymi z Polski zgromadzili się na modlitwie w Bazylice Metropolitalnej. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc z Katowic wraz z arcybiskupem Lwowa Mieczysławem Mokrzyckim. W swoim kazaniu metropolita katowicki przypomniał, że w najtrudniejszych czasach Polacy zwracali oczy ku Matce Bożej i błagali jej o wstawiennictwo. I to właśnie tu, we Lwowie, król Jan Kazimierz ofiarował pod opiekę Bogu Rodzicy polski naród i wyznał Maryję Królową Polski. Po ukończeniu liturgii arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował za wspólną mszę świętą w intencji ojczyzny wszystkim obecnym, szczególnie przedstawicielom Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polski na czele z pani Elizą Dzwonkiewicz, przedstawicielom organizacji polskich Lwowa i Lwowszczyzny, a także gościom z Polski, którzy również dzisiaj tradycyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza na dawnym placu Mariackim. Przyzywamy dziś Maryję imieniem Królowej Polski i przypominamy sobie, że Litania Loretańska zawiera bogaty katalog imion Maryi. Wśród wielu dziś szczególnie aktualnym wezwaniem jest Królowo Pokoju. Więc modlimy się wspólnie, wbrew wszystkiemu, o pokój dla tego kraju, dla naszych serc. Modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie i modlimy się o pokój w ludzkiej rodzinie. Oh!
Święcenie diakonatu w Mykłulincach. 6 maja biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa udzielił święceń diakonatu klerykowi 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach Ihora Babija. Uroczystość odbyła się w rodzinnej parafii kleryka w kościele Trójcy Przynajświętszej w Mykłulincach, obwód tarnopolski, w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół i parafian. Biskup Edward w swoim kazaniu przypomniał, że diakon kościoła katolickiego jest powołany do głoszenia Słowa Bożego oraz dobrej nowiny o Bożej miłości i ogromie Bożego miłosierdzia. Przywitał także nowo wyświęconego diakona w imieniu wspólnoty kapłańskiej archidiecezji lwowskiej, członkiem której został teraz już ksiądz diakon Ihor Babij z parafii w Mykłulincach. Pierwszy niż ty stupisz u diakonski stan, to by slid przed usim ludom zaswidczyty swoją wolę, przyjęty cього święceno służenia. Czy chcesz ty buty przyswiaczonym służeniu cerkwy przez pokładania moich róg i dar Świętego Ducha? Хочу. Чи хочеш зі смиренною любов'ю виконувати священне служіння діакона як поміч священицькому станові та задля зростання християнського люду? Хочу. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке Він почав у тобі. Кирие елейсон, Кирие елейсон, Христе елейсон, Христе елейсон, Кирие елейсон, Кирие елейсон, Санкта Марія Матер Деї, ора про нобис, Санкте Йоаннес Баптіста, Sancte Iosef, ora pro nobis. Przyjmij Chrystowe Ewangelie, propowiednikom jakiego ty staw, i pilnuj, щоб ти вірив у те, що читатимеш, і щоб навчав того, в що увірував, і щоб наслідував те, чого навчатимеш. Parafia w Bielobożnicy na Tarnopolszczyźnie dała kościołowi nowego diakona. 6 maja w miejscowej parafii świętych apostolów Piotra i Pawła licznie zebrali się parafianie oraz goście z okolicznych miejscowości, którzy wspólnie uczestniczyli we mszy świętej, podczas której Józef Roberto Podolski otrzymał święcenie diakonatu z rąk biskupa emeryta diecezji charkowsko-zaporowskiej Mariana Buczka. Roberto Podolski studiuje na 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa w Brzuchowicach. Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń kapłańskich. Święcenia kapłańskie to wielka radość dla kościoła, dla parafii oraz dla seminarium, ponieważ są widzialnym owocem modlitwy za kandydata i jego skutecznej formacji przez lata nauki w seminarium. Osia. Roberto Podolski. Proszę, szanowny Władyko,
Свята Мати Церква просить тебе висвятити цього нашого брата для служіння диаконського стану. Чи ти впевнений, що він цього гідний? На підставі опитування християнського люду і свідчення компетентних осіб засвідчую, що він цього гідний. Чи хочеш ти бути присвяченим служінню церкви через покладання моїх рук і дар Святого Духа? Хочу. Tydzień modlitw o powołanie i o świętość dla powołanych. Przeżywamy w naszej rudeckiej świątyni szczególną uroczystość święceń diakonatu naszych dwóch alumnów Piotra i Włodzimierza. Święcenia diakonatu Wolodymyra Danyluka i Piotra Dymija w Rudkach. 7 maja biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa udzielił święceń diakonatu dwom klerykom 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie Brzuchowicach. Seminarzyści Wolodymyr Danyluk i Piotr Dymij pochodzą z Rudek, z parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Chłopcy od dzieciństwa kolegują, chodzili razem na katechezę, przystępowali do pierwszej spowiedzi oraz do pierwszej komunii świętej, byli razem ministrantami. Tu w ścianach rodzimy parafii w Rudkach poznawali swoją drogę życiową oraz swoje powołanie, stąd też wyjechali na studia do seminarium. A dziś w rodzinnej parafii i w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej przyjęli nową posługę święcenia diakonatu. Po liturgii słowa odbył się obrzęd święceń diakonatu i dwóch kandydatów, Wolodymyr Danyluk i Piotr Dymij, weszli do grona duchowieństwa archidiecezji lwowskiej oraz Kościoła Powszechnego. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie,
zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Kochani bracia, Piotrze i Włodzimierzu, Bóg dzisiaj na początku tej waszej posługi diakonatu, która przygotowuje was do kapłaństwa Chrystusowego, do tego, aby być szczególnym narzędziem w ręku Boga, chcę wam pokazać, że chcę w waszym życiu dzisiaj bardzo konkretnie uczestniczyć. On i tak uczestniczył od momentu chrztu, ale dzisiaj poprzez to poświęcenie, poprzez tą posługę was do tego, że staniecie się częścią Kościoła, duchowieństwem Lwowskiej Archidiecezji, Bóg chce uczestniczyć w waszym życiu. W jaki sposób? Pytam każdego z was. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Sancti Michael Gabriele, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Przekażcie sobie znak pokoju. Byli na świecie sługami jedności i pokoju. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Хочемо подякувати усім вихователям, викладачам і директорам за все добро, яке від них отримали, і за труд та зусилля, які в наше виховання вони вклали. Цінуємо і будемо старатися виправдати вашу довіру. Z głębi naszych serc dziękujemy za dołączenie nas dzisiaj do grona duchowieństwa Kościoła Archidiecezji Lwowskiej. Dziękujemy za okazanie pasterskiego zaufania, a szczególnie za wsparcie.
Przykład Waszej Ekscelencji jest przykładem prawdziwego pasterskiego powołania. Ile modlitwy, pracy doświadczyliśmy godnych do naśladowania. Za tak wielką troskę i prawdziwy przykład, księży biskupie, dziękujemy. W czerwcu uczcili swojego patrona, świętego Stanisława, biskupa, męczennika, którego wspomnienie Kościół rzymskokatolicki obchodzi 8 maja. Jest on patronem jednego z najstarszych kościołów archidiecezji lwowskiej. Uroczystą mszę świętoodpustową celebrował ksiądz Aleksander Kusy, kapelan mediów katolickich w archidiecezji lwowskiej, wraz z proboszczem parafii księdzem Aleksandrem Biszkim i księżmi z sąsiednich parafii dekanatu grudeckiego, którzy przybyli na uroczystość. W kazaniu ksiądz Aleksander zachęcił wiernych popatrzeć na swoje życie przez pryzmat czynów i wiary biskupa Stanisława, świętego z X wieku. On został zabity przez króla Polski Bolesława podczas sprawowanej mszy świętej. Konflikt z królem polegał na tym, że biskup Stanisław nie milczał na wykroczenia monarchy i protestował przeciwko jego okrutności. Kult świętego Stanisława należy do najdawniejszych wśród Polaków, a sam święty biskup męczennik jest patronem Polski. Po mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i uroczysta procesja wokół kościoła. Być może ktoś powie, święty Stanisław, XI wiek, tak daleko. Ale wiemy, że to, co Pan Jezus daje nam, jest od dziś i na wieki wieków. Kiedy Pan Jezus otwiera nam jakąś prawdę, ukazuje nam to, co jest najistotniejsze, najcenniejsze w naszym życiu, to otwiera nam perspektywę nieba. To daje nam odwagę głosić, tak jak święty Stanisław, umiłowanie prawdy. Święty Stanisław biskup uczy nas, prócz miłości do Boga i ludzi, bardzo ważnej cechy. Umiłowanie prawdy aż do końca. Ukraińskiego spotkania kleryków odbył się pod mottem Zaufajmy Bogu jak święty Józef Bilczewski. W Wyższym Seminarium Duchownym świętego Józefa w Lwowie Brzuchowicach trwa ogólnoukraińskie spotkanie, kleryków rzymskokatolickich z całej Ukrainy. Jest poświęcone historycznej postaci świętego Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego na początku XX wieku. W sobotę 13 maja wszyscy klerycy mieli okazję zwiedzić muzeum w Pałacu Potockich w Lwowie. Następnie było spotkanie w kurii metropolitalnej z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Po obiedzie o godzinie 15 wspólnie modlili się w katedrze lwowskiej koronką do Bożego Miłosierdzia i wysłuchali konferencji o posłudze kapłana, którą wygłosił ksiądz Mikola Leski, proboszcz w Czerwonogrodzie. O godzinie 19 seminarzyści wraz z wychowawcami wzięli udział w procesji fatimskiej w zimnej wodzie, której przewodniczył metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Thank you.
Wojciecko Perdaty, Czastyni po relikwii Sertowo Joanna Pawła II dla parafii Presbytery Diny Marii Fatimskiej w Zimnej Godzinie. Pójdźmy razem z Maryją i Janem Pawłem II, aby jeszcze raz prosić o pokój dla Ukrainy. Wieczorem 13 maja w 106. rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Fatimie i z okazji rozpoczęcia nabożeństw fatimskich w zimnej wodzie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej wraz z proboszczem księdzem Janem Fafulą oraz księżmi parafii lwowskich i dekanatu grudyckiego. Na początku liturgii metropolita Mieczysław Mokrzycki uroczyście wniósł do kościoła relikwie świętego Jana Pawła II, który będzie od dziś szczególnym opiekunem lokalnej wspólnoty. Po mszy świętej wszyscy obecni odmówili różaniec do Najświętszej Maryi Panny, prosząc o dar pokoju dla Ukrainy, zakończenie wojny i zawarcie sprawiedliwego rozejmu. Na zakończenie odbyła się krótka procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, ulicami wsi Zimna Woda. Krokujemy po ważki dla nas. Беріть іште сього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. We Lwowie odbył się ogólnoukraiński zjazd seminarzystów rzymskokatolickich. W tych dniach od 12 do 14 maja odbyło się ogólnoukraińskie spotkanie seminarzystów. W tym roku odbyło się ono w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach koło Lwowa. Program spotkania był bardzo bogaty, ponieważ gospodarze starali się zrobić jak najlepsze wrażenie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić lwowskie muzea i zabytki miasta, a także spotkać się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim. W ramach tego spotkania odbyła się też wspólna modlitwa na schodach kościoła Matki Bożej Gromnicznej. To bardzo symboliczny moment. W końcu ta świątynia była kościołem seminaryjnym Lwowskiego Seminarium Duchownego. Jednak dzisiaj drzwi tej świątyni są zamknięte dla katolików, a sytuacja wokół kościoła Matki Bożej Gromnicznej nadal nie jest rozwiązana. Ogólnoukraińskie spotkanie seminarzystów rzymskokatolickich zakończyło się w niedzielę 14 maja mszą świętą, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki oraz turniejem piłki nożnej o Puchar Metropolity. Zwycięstwo w turnieju odniosła drużyna Seminarium Neokatechumenalnego Redemptoris Mater, które wchodzi w skład Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej.
Przypomnę, że tradycja corocznych spotkań przyszłych kapłanów została zapoczątkowana 10 lat temu i co roku inne seminarium otwiera swoje podwoje dla braci. Dzięki temu klerycy podczas studiów mają okazję zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają i studiują ich bracia z innych diecezji w Ukrainie. Seminarzyści bardzo sobie cenią te spotkania, ponieważ według nich są one okazją do poczucia jedności z braćmi, nawiązania kontaktów, nawiązania przyjaźni i zdobycia nowych doświadczeń. O, poszedł grać. No. Sakrament bierzmowania w katedrze lwowskiej. 14 maja biskup Edward Kawa udzielił sakramentu bierzmowania 8 kandydatom. Bierzmowanie należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Wierni odrodzeni przez chrzest zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w kierunku doskonałej miłości. Mówi o sakramencie konfirmacji i katechizm Kościoła katolickiego. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tu wiernym parafii katedralnej we Lwowie. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łasek oczekujecie od Boga w tym sakramencie. I dzisiaj tak naprawdę to jest ich wielka uroczystość, bo patrząc na was, widzą owoc swego życia. Nie tylko, że przekazali wam życie, że współuczestniczyli w twórczym dziele Boga, ale przekazali wam najważniejszy dar, który sami otrzymali, dar wiary. I to jest, myślę, że wielkie wydarzenie, kiedy możemy sobie uświadomić, że jesteśmy dziećmi Boga, czyli tymi, którzy mają niesamowite przywileje, z których niestety może nieświadomie nie zawsze korzystamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Nie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Stanisławie, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Karolino, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Jedzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dziękujemy biskupowi Edwardowi za udzielenie sakramentu naszym młodym parafianom. Dziękujemy też księdzu Krzysztofowi Szebli za przygotowanie kandydatów do przyjmowania sakramentu konfirmacji, a naszej młodzieży gratulujemy postępu na drodze duchowego wzrastania i rozwoju. Ojciec i Syn i Duch Święty. Metropolita Lwowski wziął udział w spotkaniu z okazji koronacji króla Karola III i królowej Kamili. 17 maja metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wziął udział w przyjęciu zorganizowanym przez Lwowskie Biuro Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z okazji koronacji króla Karola III i królowej Kamili. To pierwsze oficjalne wydarzenie ambasady brytyjskiej w Lwowie i okazja do poznania ambasadorki nadzwyczajnej i pełnomocnej Wielkiej Brytanii w Ukrainie damy Melindy Simons. W wydarzeniu tym wzięli udział przywódcy miasta Lwowa i regionu lwowskiego oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych różnych krajów.
Kiedy oglądałam ceremonię, zwróciłam uwagę na jeden ciekawy szczegół. Kolor dywanu w opactwie westminsterskim przypominał kolory ukraińskiej flagi. Było to niesamowite. Byłam też głęboko poruszona tym, jak wielu Ukraińców śledziło ceremonię koronacji i dzieliło z nami radość tego dnia. Dziś jest również pierwsze oficjalne wydarzenie lwowskiego biura naszego konsulatu w Ukrainie. To nowy kamień dziejowy w historii naszych stosunków dwustronnych w mieście Lwa, które tak serdecznie nas wita. Na zakończenie chcę zauważyć, że Wielka Brytania będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne do przywrócenia pokoju na waszej ziemi, oddania sprawiedliwości i stworzenia solidarnych podstaw bezpieczeństwa i pomyślności społeczeństwa ukraińskiego jako integralnej części europejskiej rodziny i społeczności międzynarodowej. Bazylice metropolitalnej we Lwowie. Arcybiskup metropolita Mieczysław Mokrzycki wyświęcił na kapłanów dwóch diakonów studentów lwowskiego seminarium. Święcenia prezbiterata otrzymali Wiktor Kościew z Doliny i Anton Masolyszyn z Draganówki. W uroczystości tradycyjnie wzięli udział proboszczowie parafii, duchowni z różnych dekanatów archidiecezji lwowskiej, rodziny nowych księży oraz liczni goście. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu wezwał Antona i Wiktora, aby byli prawdziwymi kapłanami Jezusa Chrystusa, wybranymi spośród ludzi i dla ludzi powołanymi. Metropolita Lwowski złożył szczególne podziękowania krewnym nowych księży, a wszystkich obecnych wezwał do modlitwy o nowe powołania kapłańskie z archidiecezji lwowskiej. Już jutro, 21 maja, nowi księża odprawią w swoich rodzinnych parafiach pierwszą dziękczynną mszę świętą. Anton Wasylyszyn. Ostia. Wiktor Kostiw. Ostia. Preoswieszenny Władyko, Święta Maty Cerkwa prosit Tebe wyswiatyty tych naszych bratów dla służenia prezwiterskiego stanu. Czy chcecie Wy, jak sumlinni współpracowniki jepiskiego stanu, Wy pastirskiej turboty pro gospodniu pastwu, wedeni Świętym Duchom, niewpinno wykonywati świeszczenskie służenia u stupeni prezwitera. Czy przysięgajesz mnie ta moim następnikom poszanu ta posłuch? Przysięgaję. Niechaj sam Gospod dowerszyt se благе діло, яке він почав у тобі. Чи присягуєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Присягаю. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі. Kyrie eleison, Christe eleison, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora te pro nobis. Господь з вами, угору серця, і нас сумніє, Господа.
Подяку складаймо Господу Богу нашому. Беріть і їжте з його всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Ten szczególny i wyjątkowy dzień w naszym życiu. Dziękujemy Ci za uprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu. Prosimy Cię o odprawienie nam mszy prymicyjnej, czyli właśnie pierwszej mszy w swoim kościele parafialnym, w swoim domu. Prymicja księdza Antona Wasylyszyna w Draganówce koło Tarnopola. Ksiądz Anton Wasylyszyn, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w katedrze lwowskiej w niedzielę 21 maja, odprawił pierwszą mszę świętą w swojej rodzinnej parafii Matki Bożej Śnieżnej w Draganówce koło Tarnopola. Kościół był wypełniony wiernymi parafianami, a także gośćmi, którzy przybyli na uroczystość, m.in. przełożeni seminarium duchownego, księża, klerycy, rodzina i przyjaciele neopresbitera. Kazanie podczas mszy świętej prymicyjnej wygłosił ksiądz dziekan Andrzej Malik z Tarnopola, który zachęcił nowo wyświęconego księdza do miłości Boga ponad wszystko. Nowo wyświęcony kapłan wyraził wdzięczność Bogu i ludziom, którzy pomogli rozpoznawać powołanie i wspierali go na drodze do kapłaństwa. Na zakończenie mszy świętej ksiądz Anton udzielił błogosławieństwa prymicyjnego księżom, siostrom zakonnym, bliskim i wszystkim zgromadzonym wiernym. Warto przypomnieć, że jest to szczególne błogosławieństwo, podobne do papieskiego, z możliwością otrzymania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Uroczystość skończyła się wspólną agapą. Beriť i jeszcze z cego wsi, ce je tilo moje, które za was bude wydane. Нехай Господь помножить в тобі благодать Святого Духа, отриману через покладення рук, щоб ти був гідним слугою Христа і вірним доморядником Божих тайн. Нехай вас благословить Господь Саваот, щоб ви втішалися тривалим тілесним і душевним здоров'ям. Нехай Бог сповнить усі ваші прохання і підтримає ваші заміри. Нехай Господь, якому ви обіцяли вірно служити, сам стане вашою нагородою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
W katedrze lwowskiej trwa 13 tydzień kultury chrześcijańskiej. W niedzielę wieczorem 21 maja w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczął się 13 tydzień kultury chrześcijańskiej. Dzieci z parafii katedralnej zaprezentowały pieśni i przedstawienia poświęcone historycznej postaci świętego Józefa Bilczewskiego. Tegoroczny tydzień kultury chrześcijańskiej ma szczególnie rodzinny charakter, gdyż z powodu wojny, jak co roku, nie było gości zagranicznych. Dlatego też młodzież i dzieci z parafii katedralnej, a także gości Filharmonii Lwowskiej wzięli udział w przedstawieniach i koncertach. 22 maja mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież z katedry o świętym arcybiskupie Józefie Bilczewskim. Zainspirowani dziełem Ewy Piechy Kasprzyk, Boży Muszkieter, młodzi autorzy przybliżyli widzom drogę do świętości wielkiego arcybiskupa Lwowa. Po przedstawieniu serdeczne podziękowania i zachwyt wyrazili goście arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, pani Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna Rzeczpospolitej Polski w Lwowie. A rodzice podziękowali także siostrze Lidii Ziembowicz ze Zgromadzenia Sióstr Marianek oraz wychowawcom za ich opiekę nad dziećmi. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej trwa od 21 do 27 maja. Każdego wieczora o 19.30 po mszy świętej można dołączyć się do nowego wydarzenia kulturalnego. Chcę powiedzieć, że wysoko podnieśliście poprzeczkę w pierwszym dniu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i gratuluję Wam w Waszej zdolności i tych aktorskich, także siostrze księżom wikariuszom, myślę tutaj innym osobom, zdolności reżyserskich i tak jak już powiedział ksiądz Roman, w sposób bardzo taki głęboki, prosty. Przedstawiliście nam tą sylwetkę świętego Józefa Bilczewskiego. Tym też to jest bardzo ważne i za to bardzo dziękuję siostrze, wszystkim osobom, które przygotowują te scenariusze, że to, co mówicie, jest bardzo ważne. Ta treść, ona zostaje w waszych sercach, w waszej pamięci i ona wam towarzyszyć będzie już do końca życia. I ona was też kształtuje, więc kształtują was rodzice w domu i kształtują was właśnie tutaj wychowawcy, opiekunowie, opiekuni, za co jestem bardzo wdzięczna. Dobiegł końca kolejny rok formacyjny Lwowskiego Seminarium Duchownego Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach. Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej 25 maja odwiedził klerykum metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wspólną mszę świętą odprawiono z rektorem seminarium Piotrem Brzeskim, dyrektorem Instytutu Józefa Bilczewskiego Jackiem Uliaszem, alumnami i wykładowcami seminarium. W swoim słowie do przyszłych kapłanów arcybiskup Mokrzycki zachęcił kleryków w czynach świadczyć swoją wiarę i żeby uniknąć rozczarowań, brać przykład ze świętych, na przykład ze świętego arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego, monografię listów którego alumni lwowskiego seminarium dostali w darze z okazji zakończenia roku akademickiego. I znowu pytamy, po co taka jedność pomiędzy ludźmi? Po to, aby z jedności zrodziły się przepiękne owoce miłości, widoczne dla wszystkich i pozwalające zwykłym wierzącym stawać się świadkami Jezusa jak apostołowie. Czyli żyjąc Bogiem, niosąc Słowo, niejako kontynuować misję samego Jezusa. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdź królestwo Twoje, ciało Chrystusa. Będę błogosławił Pana, powiesz nasz nasy. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Stanisława Legowicza, ojca księdza prałata Andrzeja Legowicza w katedrze lwowskiej. 25 maja w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Stanisława Legowicza, ojca księdza prałata Andrzeja Legowicza, osobistego sekretarza metropolity lwowskiego i ekonoma archidiecezji lwowskiej. Mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki razem z biskupami pomocniczymi Edwardem Kawą i Leonem Małym oraz biskupem pomocniczym diecezji kamienicko-podolskiej Radosławem Zmitrowiczem i biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej Janem Sobilo. Za ołtarzem współkoncelebrowali mszę świętą ksiądz Andrzej Legowicz oraz liczni księża archidiecezji lwowskiej, którzy przybyli, aby złożyć hołd ojcu i ich brata w kapłaństwie. W swojej homilii metropolita lwowski podkreślił, że dziś jest czas na spłacenie modlitewnego długu świętej pamięci Stanisława, który z różańcem w ręku modlił się za całą archidiecezję lwowską, za biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, za rodziny, młodzież i dzieci, w wyniku czego owocem jego życia blisko Boga stało się powołanie jego syna Andrzeja i reszty dzieci, które zachowały wiarę, zdobyły wykształcenie, założyły rodziny i opiekują się swoimi dziećmi, tak jak opiekowali się nimi ich mama i tata. Po mszy świętej słowo do wszystkich obecnych skierował syn zmarłego ksiądz Andrzej Legowicz, aby podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli i wspierali jego rodzinę w trudnych latach choroby ojca, wszystkim, którzy przybyli dzisiaj, aby złożyć ostatnie wyrazy szacunku i wesprzeć rodzinę w czasie żałoby. A swemu ojcu ksiądz Andrzej dziękował za dar życia i wzór do naśladowania oraz za błogosławieństwo w wyborze drogi życiowej swoich dzieci, za codzienną modlitwę za nie, za to, że w trudnych chwilach prześladowań za wiarę podjął odważną i odpowiedzialną decyzję, aby mimo prześladowań komunistycznego reżimu poprowadzić swoje dzieci do świątyni. Pan Stanisław Legowicz zmarł 23 maja 2023 roku w wieku 77 lat po długiej walce z chorobą. Miejscem spoczynku doczesnych szczątków Stanisława Legowicza, męża Janiny, ojca trójka dzieci i dziadka pięciu wnucząt jest cmentarz Janowski we Lwowie. Życie każdego człowieka, choćby było najbardziej ukryte, ma zawsze jeden decydujący, a wielki swój dzień. Jest to ostatni dzień życia człowieka na ziemi, kiedy to noc zakrywa oczy cielesne, a wieczność otwiera przed człowiekiem swoje podwoje. Jest to dzień, który Kościół nazywa w swoich modlitwach Dies magna et amora valde. Dzień wielki i bardzo gorzki. Gorzki dla rodziny, a wielki dla człowieka czekającego nagrodę, o nagrody. W takim dniu dziś uczestniczymy, żegnając odchodzącego z tego świata tatę kapłana, świętej pamięci Pana Stanisława. Nasza dzisiejsza obecność jest darem wdzięczności, jaki składamy najpierw Bogu, że powołał do życia i obdarzył łaską wiary zmarłego Stanisława. Dziękuję Tobie, Tato, i Tobie, Mamo, za prawie 50 lat wspólnej drogi małżeńskiej, za 50 lat naszej wspólnoty rodzinnej. We wrześniu obchodzilibyśmy Wasz złoty jubileusz małżeński. Będziemy przeżywać go inaczej, ale w dziękczynieniu za wytrwanie w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca, który przyszedł dla taty we wtorek 23 maja, w chwili, gdy zakończyliście z Teresą odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia.